dobra, trochę zmieniłem perspektywę. Teraz jadę do Auchan. Skręć w prawo. Coś mi tam... Następnie skręć w lewo. Michał wspomina odnośnie tego, jak tam się odbiera. Jest jakiś tam punkt. Chyba Biedronko? Nie, w Auchan jest punkt Auchan. No i teraz jestem w Auchan, muszę znaleźć punkt odbioru i mi się skończyło miejsce na karcie. I idę tam zobaczyć, gdzie się tam odbiera i co ja mam zrobić. Dobra, ja jadę już dalej. Odebrałem, tam jest tutaj z Carrefoura. Trzeba było zrobić zdjęcie paragonu, trzeba było tam wpisać inną kwotę troszkę. Widzę, że ludzie są wygodni, zamawiają po prostu duże paczki, bo nie chce im się wozić, kurde, ciężkie wody jakieś. Tragasz do domu. Gorąco, panie, gorąco. No i w sumie można się wkręcić w tego kurierkę, bo jest to takie... Widzisz, jednak się widzę z domu, to jest inaczej i to tak człowiek się wkręca w coś. Taki chwilowy kontakt z klientem, ja trochę tak... Jak to mocniej żyć też, nie? Żeby tak... Ja znowu rozkmina, wszystko rozkmina. Filozoficzna. Ach, umysł. Lubię sobie tak kombinować, coś utrudniać. Fajnie się jedzie i tak... Nie ma jakichś trudności tam... Tylko skan paragonu musiałem zmienić cenę, bo trochę była inna. I tyle, no fajne jest to, że nie trzeba płacić, nie? Bo to nic nie musisz robić, dajesz paczkę tylko i nara, nie? No i co, jestem gwiaździsta. Taka sytuacja. Nawet w lustrze to widać. Tylko nie, cholera, które piętro. Damy, pojedziemy na czwarte. No dobra, zróbmy małe podsumowanie. W sumie ile zarobiłem? No to tak, robiłem dwa zlecenia, tam chyba 18,66 wyszło. Zajęło mi to około, no nie godziny, nie całą nawet do tego, bo tam włączyłem 15 minut z hakiem. Tam nie byłem dostępny. Jedno zlecenie było z Maka, tam 2 km do Manyską. No a teraz było z Auchan do... Później obok był Auchan, więc to też faktycznie system dał obok. Później z Auchan było tutaj do... Na Gwiaździstą. Powiem tak, no... Praca nie jest jakaś bardzo trudna. Jest dosyć przyjemna. Można faktycznie się wkręcić na dłuższą metę. I masz trochę kontakt z klientem, jesteś na dworze, jesteś cały czas w ruchu. Mi coś takiego bardzo pasuje, mi się to podoba. Można życzyć komuś miłego dnia, można cię pomodlić za tą osobę, z którą się coś tam człowiek się spotyka, więc to też jest w sumie fajne, nie? Każdego omadlać i mi się to podoba, nie? No właśnie, człowiek musi mieć cel w życiu, coś robić. Obiadu na dzisiaj nie mam. Dobra. Nie narzekam. Biorę się za myślenie i robotę. Pa, 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 pa. No siema, dzisiaj próbuję pojeździć wieczorem. Właśnie włączyłem i w sumie od razu prawie dostałem. Do mojego vloga jeszcze dodatkowe rzeczy. O, wskazki. Daję tą drogę świętemu mi. Niech święty Łukasz prowadzi. Pomyliłem. Nie ma to święty Łukasz. No i pojeździmy. Teraz mam 13 zeta, więc spoko. Akurat mi się zwróci dojazd na Pawłowice dzisiejszy. Z Barskiej z Maka znowu. Fajnie tak się pracuje na początku. Nie wiem jak później będzie, ale na razie spoko.
Szybko od razu wpadło zlecenie. Te zlecenia są, zobaczymy jak będzie później. Podjadę, wezmę. Później ciekawy, gdzie mnie wywiezie. O, teraz jest dosyć spokojnie na ulicy. Więc mam zatankowane, tankowałem przed chwilą. Szyby sobie umyłem. No, no trzeba tylko włączyć trochę luzu. Żeby się nie denerwować, żeby się tak na luzie. Panie Boże, oddaję Ci to wszystko, tą drogę, tą pracę całą, żebyś mnie prowadził, żebym był miły dla klientów, żeby wszystkie osoby, które są, które spotkam dzisiaj, żebyś Panie Boże im błogosławił, abyś Ty ich Panie Boże prowadził. Przyszedł Panie Boże do każdej osoby, która teraz właśnie tutaj będę spotykał. Abyś Ty Panie Boże we wszystkich ludziach błogosławił to co chcę, to co ten, tak jak Ty Panie Boże chcesz, bo Ty jesteś Bogiem dobrym, Ty jesteś Bogiem wszechmogącym. Dzięki Ci za wszystko, co robisz. No. Także wysiadam i idę odebrać swoje pierwsze zamówienie dzisiejsze. No i kolejne zlecenie. Pani się wypomniła paczki, by mi dała kogoś innego. Gdybym sam nie spojrzał, to bym pojechał z paczką sąsiada i byłaby lipa, więc widzę, że tu trzeba patrzeć też przy okazji zawsze, czy się numer zamówienia zgadza z aplikacji. Kieruj się z numerem, na południe. Który jest, skręć w lewo. Nie? Tutaj jest fajne, bo 4 km, więc rowerem to by było kawałek w sumie. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. A autem? To w sumie wydaje się, skręć w prawo. Wydaje się blisko. Także ma to swoje na pewno plusy. A nie wbijam na fan akurat. Nie? Tu już trochę w panie kasy, więc spoczko. No i na razie tyle. Więc jest ok. Troszkę zimno jest, jak tak się stoi. Ale to tylko nie ma co narzekać. Normalne. Ludzie pracują czasami w mrozach, w wodach. To takie już przeczepiam się. Normalnie jest na razie wszystko w porządku, tylko z drobną tą pomyłką. No zobaczę, co będzie dalej. Na razie wygląda to na fajną sprawę. O, chyba źle skręciłem w sumie. Miałem jechać prosto, miałem skręcać, żeby jechać w lewo. Ale no, chyba będę musiał je skręcić w lewo. Tak kieruję inaczej troszkę. Kawałek na południe. No, jest nawet wygląda to w porządku. Na razie tyle. Dzięki za oglądanie mojego kanału. Jeśli podobał Ci się mój kanał, możesz go zasubskrybować, dać lajka w górę pod tym materiałem. Możesz też zostawić komentarz, na pewno do niego się w jakiś sposób odniosę. I zapraszam do kolejnego odcinka.